Od lat są znani z wielu charytatywnych akcji, pięknych opraw, jak i głośnego dopingu. Teraz rozwijają swoje media o kibicowskie rozmowy. Panie i panowie, wita was klub kibica Zastal w programie Na Zielono Podcast. Witamy was w kolejnym odcinku Na Zielono Podcast. Paweł Czerwiński, dzień dobry. I Miłosz Rataj. Paweł, jesteśmy po kolejnym, można powiedzieć, etapie tego pięknego sezonu wyreżyserowanego przez Christophera Nolana, można powiedzieć, w temacie Oscarów. Myślę, że mało rzeczy może się wydarzyć, które nas zaskoczy. Porozmawiamy sobie dzisiaj o ostatnich meczach. Pomówimy sobie też o meczu z właśnie takich zmianach stricte pod trenerem Sirvidisem, bo były te pierwsze dwa mecze o zmianach personalnych pod trenerem Sirvidisem. I to dobra, może teraz będę zgrywał kozaka, bo pewnie opiszemy to w tytule odcinka, ale jak ktoś odpalił i nie czytał postu i tytułu odcinka, to mamy dla was niespodziankę, więc możecie zostać, będzie na pewno ciekawie. Zaczynamy. Mecz ze Śląskiem Wrocław. Tydzień temu, żeby być skrupulatnym, 29 lutego w CRS-ie. Znowu myślę, że liczyliśmy na zwycięstwo, patrząc na to, że może nie, że liczyliśmy na zwycięstwo, ale mieliśmy nadzieję, że to zwycięstwo będzie, bo Śląsk też w tym sezonie nie zachwyca. Sporo zmian kadrowych, też zmiana trenera, słabsza forma i tak dalej, i liczyliśmy na wygraną. Niestety nie wyszło. Co myślisz, że zawiodło? No ze Śląskiem to było tak jak z wszystkimi drużynami, nie? No, walczyliśmy jak walczyliśmy i przegraliśmy, tak? No to jest niestety scenariusz większości z naszych spotkań w tym sezonie, więc no widać, że nowy trener już powoli wprowadza swój zamysł taktyczny, ale no jeszcze chwilę muszą chyba razem potrenować te nowe zagrywki, żeby wszystko przynosiło wymierne skutki. Przede wszystkim w obronie, bo to nawet Adam Romański mówił podczas transmisji z Kingiem Szczecin, że jak rozmawiał z trenerem Sirvidisem, to trenerowi Sirvidisowi przede wszystkim zależy na poprawie obrony. I bardzo mnie to cieszy, bo ta obrona była słaba dotychczas, a okiem laika już widzę zmiany, czy to właśnie w jakiejś obronie na pick and rollach, czy to w jakiejś rotacji, w pomocach. Jest to fajnie egzekwowane, może nie, że fajnie, ale idzie ku lepszemu, tak bym to powiedział, bo jeszcze do takiego określenia, że jest to fajnie egzekwowane, to jeszcze trochę myślę, że musimy potrenować, no ale tego czasu będzie coraz mniej. Ja chciałbym zwrócić uwagę kolejny raz na skuteczność rzutów za 3 punkty, już tak trochę nawiązując do spotkania z Kingiem, to z Kingiem było, można powiedzieć, ok, bo mieliśmy Pawła Kikowskiego, który w tamtym dniu by trafił krzesłem. No ale u siebie ze Śląskiem Wrocław 4 na 20, z czego dwie z tych czterech trójki to Darius Hall, który no orłem rzutowym nie jest, to trzeba powiedzieć. No ale tutaj właśnie pojawia się pytanie, bo takie pierwsze, co mogliśmy zobaczyć, suchy fakt po zmianie trenera, to że trener Virginius bardzo zminimalizował rotację. Graliśmy w tamtym meczu 8 zawodnikami. Nie grał Paweł Kikowski, nie grał James Washington, na ławce siedział Jerry Horn. No i kurde, tak jak w trakcie meczu mówiłem, no okej, to decyzja trenera, ocenimy po meczu, tak, teraz. No nie wiem, czy to była dobra decyzja, patrząc na to, że brakowało nam tych trójek, a Paweł Kikowski te dwie trójki w meczu, tak średnio można powiedzieć, dostarcza. No wiesz co, no James Washington no to już chyba było, że tak powiem, wkalkulowane w jego odejście, to, że on nie zagrał. Tak, tutaj możemy, przepraszam, że ci przerwę, ale żeby uściślić, to generała z nami już nie ma, odszedł do Torunia. Wszelkiej drogi, James. Znaczy, bardzo, jeśli mogę na chwilkę rozwinąć ten temat, no to oczywiście. James wszedł w ten sezon, jak do nas doszedł, no to rewelację pokazał, tak?
Ja nie oczekiwałem wobec niego nic, a no wygrał na mecz z łańcutem, można powiedzieć. I tyle na koniec dostaliśmy. Ale ten, no chodzi mi o to, że miał naprawdę fajne wejście, nawet po tym, że jakiś czas nie grał, więc byłem bardzo miło zaskoczony. No jak zobaczyłem taki dobry początek, to wierzyłem, że to się albo utrzyma, albo nawet rozkręci, no ale nie wiem, co się stało. Czy może ta atmosfera w drużynie, jak się później okazało, taka nie najlepsza, problemy z trenerem, czy też może po prostu wiek Jamesa i zawężona rotacja, która sprawiła, że on musi grać tak dużo minut, a ma już swoje lata, może gdzieś się tam wypompował, no i gdzieś już tam po jakimś czasie no już tak nie błyszczał. No. Szkoda, że tak wyszło, bo naprawdę kilka meczy nam zrobił. To trzeba przyznać, że jak się pojawiał na boisku, no to ta gra zaczęła wyglądać. Wtedy akurat Nowak miał słabszy okres. No i na szczęście ten James jakoś to ciągnął. No a na koniec, nie wiem, najpierw trener Dedek gdzieś tam go odsunął od drużyny. Co się później, to było związane z tym, że mieliśmy o jednego obcokrajowca za dużo. No, to chyba też wyjaśnia zagadkę, czy James dostał polskie obywatelstwo, czy nie. No, bo jakby miał polskie obywatelstwo, no to mógłby grać, nie? Mieliśmy się dowiedzieć, tak mówiliśmy. No i dowiedzieliśmy się, że ponoć nie było tematu. Nawet nie tyle, co... W sensie był jakby temat, ale to nie był taki temat, który może tam się jakoś w najbliższej przyszłości rozwinąć, więc... Okej. No to czyli takie gadu-gadu gdzieś tam... No, bardzo możliwe. Może ale bo James jest... chyba tam żonę Polkę ma, tak? Oj, nie mam pojęcia. No, on ma jakąś polską chyba żonę, tak mi się wydaje, stąd ten pomysł na obywatelstwo w ogóle, coś mi się wydaje. No, ale miałoby to ręce i nogi. James już jest w piernikach. Zagrał dobry pierwszy mecz. Tak. Zresztą sam to określił swoim najbardziej szalonym dniem w życiu, bo rano jeszcze się pakował, od razu do Torunia praktycznie na halę i Toruń grał z Arką o godzinie 19:30 mecz, więc tak prosto, tam pewnie jakieś szybkie poznanie z resztą drużyny i od razu zagrał mecz. Zagrał 21 minut. Zdobył 9 punktów, zdobył 6 asyst, Ewal 13 plus 5 z nim na boisku. Myślę, że całkiem obiecująco, jak na takie wejście z buta, można powiedzieć. Ale co do tego, co mówiłeś, czemu te jego minuty zmalały, to mi się zdaje, że też przyjście Jerzego Englisza spowodowały to, że siłą rzeczy te minuty Jamesa spadły, no bo... Z Englishem też jest bardzo ciekawa sytuacja teraz, ale myślę, że też to miało na to jakiś wpływ. No ale tak jak mówisz, Jamesa nie ma. Jamesowi dziękujemy, bo właśnie mówię, mi w głowie zapadło na pewno te dwa punkty z półdystansu w meczu w łańcucie, który wygraliśmy ostatecznie. Nawet nie wiem, czy jego punkty nie były ostatnimi, bo tam wygraliśmy bodajże jednym czy dwoma punktami. Więc może się przyczynił do tego, że oby się utrzymamy. Ale też bardzo ciekawa sytuacja jest z AJ-em Englishem. AJ-a Englisha znowu nie ma. I była ostatnio taka trochę dyskusja, można powiedzieć, na Twitterku odnośnie tego zachowania, może nie zachowania, sytuacji AJ-a Englisha, bo AJ English wrócił do Stanów Zjednoczonych z uwagi na narodziny swojego dziecka i moim zdaniem bardzo głupie jest podważanie tego, że go nie ma. Rozumiem, że kibice są wkurzeni, że przyszedł taki zawodnik, który mógłby nam ten mecz z Toruniem na przykład wygrać, wziąłby tam piłkę w kilku akcjach, kiedy było tam 6-8 punktów w drugiej połowie i może coś by zrobił z niczego. No ale to są narodziny dziecka. Nie wiem, czy widziałeś, myślę, że widziałeś taki filmik, jak kiedyś trener Jaśkiewiczus, jak jeszcze był w Żalgirisie. Tam też takie... To taki memiczny ten filmik w pewnym momencie się taki wiralowy stał, nie? Tak, ale same ciepłe słowa o nim były i no i tutaj nie mam nic do dodania. Szkoda, że AJ-a nie ma, bo na pewno by pomógł, ale są rzeczy ważniejsze niż koszykówka.
i że tak powiem. Jedyne co mogę powiedzieć do Englisza, to tylko mu pogratulować, że został ojcem. No jasne, tak. Zwłaszcza wiesz co, taki sezon mamy po prostu w tym. W tym sezonie ma są myślane, ale chodzi mi po prostu, że ten sezon jest taki połatany. Ja już tutaj niczego nie oczekuję. Szczytem moich marzeń obecnie jest to, żebyśmy jednak się jakoś utrzymali. No to chyba każdego zielonogórzanina mi się zdaje. Więc, no tak to wygląda, taka sklejanka troszeczkę po łaty, naszewki i tak właśnie, i taśma. I szara taśma klejąca. Tak to właśnie ten sezon nas wygląda. No ale jakoś ciągniemy. Nowy trener, nowe pomysły, zobaczymy. No trzeba to jakoś dociągnąć do końca, no z jak najlepszym dla nas skutkiem, nie? Już tam nie walczymy, nie mamy jakichś nie wiadomo meczów o jaką stawkę, żeby nie pozwolić AJ-owi pojechać na rodziny dziecka. Zresztą nawet nie wiadomo, nie ma pewności, czy jakby był to coś by zmienił, tak? Nie, no oczywiście, to jest tam faktor, że wiesz, że robi 30 punktów i bez niego nie istniejemy, a z nim wygrywamy, no to można by było gdzieś tam go wybłagać, żeby sobie tam z żoną na Skype'ie pogadał, no ale no w takiej sytuacji to no trudno, no. Zgadzam się. Ja mam tylko cichą nadzieję, że będzie 1 kwietnia, bo tak jak mecz z polskim cukrem startem Lublin 24 marca jeszcze przeboleję, jak go nie będzie, ale tak ten mecz za 3 tygodnie, no 3 tygodnie z Arką to już, że tak powiem, życzyłbym sobie, żeby był. Mam nadzieję, że tak będzie, że... Nie, jeżeli chodzi o 3 tygodnie, no to już chyba zdąży wrócić. No to by był szczyt wszystkiego. No tutaj jeszcze wchodzą w grę pewnie jakieś komplikacje tam w związku z tym całym porodem i tak dalej. Mam nadzieję, że wszystko przebiegnie zgodnie z planem, nie będzie żadnych jakichś tam, nie wiem jak to powiedzieć, nieprzewidzianych sytuacji i AJ na mecz z Arką będzie, bo ten mecz z Arką to tak właśnie się zastanawiałem, jak mecz z Sokołem Łańcut określaliśmy mianem meczu sezonu, to mecz z Arką to będzie chyba mecz dekady? No, można tak powiedzieć. Kurde, no chyba to trzeba meczem dekady określić. Bo my poprzedni mecz żeśmy przegrali z nimi, nie? Tak, przegraliśmy w Gdyni. Już mówię, przegraliśmy 86-81. No to trzeba by było ich więcej niż 5 punktami puknąć, no i byłoby całkiem spoko, nie? Bylibyśmy w miarę... No powiedzmy, to krzesło nie byłoby już takie gorące, ale ciągle ryzyko, tak, do końca sezonu, no ale no gdzieś powiedzmy moglibyśmy złapać oddech i patrzeć się na pozostałe wyniki. Tym nam dało, no dałoby nam większy komfort, ale też trzeba patrzeć, że mamy przecholernie ciężki terminarz. No ja wiesz, teraz, to ja już teraz mamy Anvil, potem mamy Lublin, potem jest Arka, potem są Dziki, Czarni, Spójnia i Stal. No to ja ci mówię, ja już nie liczę, nie, że my cokolwiek, liczę, że może w Arką uda się wygrać, a jak z nimi się nie uda, no to już koniec w tym sezonie. Moim zdaniem można u nas Słupsk zaskoczyć z Lublinem. Też myślę, że możemy u nas powalczyć, bo nie grają ostatnio dobrze. Co prawda pokonali Anvil, ale grali lepiej w tym sezonie, więc mi się zdaje, że lepiej grali na początku sezonu, wtedy kiedy z nimi wygraliśmy, niż tak jak grają teraz. Więc może ja bym jeszcze tak kłódki nie zamykał. Na pewno będzie bardzo ciężko. To tutaj się zgadzam w 100%, bo ten terminarz jest naprawdę bardzo, bardzo ciężki, ale ten mecz z Arką, no to trzeba wygrać i bardzo się cieszę, że ten mecz jest 1 kwietnia, czyli dzień po niedzieli wielkanocnej, bo to będzie wolne jeszcze. A, bo liczysz na dużą frekwencję? Ja liczę na 4000 przynajmniej. Mam taki mokry sen. No, słuchaj, zawsze na święta jest więcej osób. Bo czekaj, 1 kwietnia to jest poniedziałek wielkanocny, nie?
Tak. No, no zobaczymy. No to mecz jest o 15:30, to wiesz, nie wiem jak u ciebie tam na święta, ale zawsze w niedzielę śniadanko, potem tam jakieś pitu-pitu i przynajmniej u mnie, tak, że w poniedziałek też na jakieś takie śniadanko się spotyka. No tak, a później już... No to no. No nie, kibice, masz rację, możecie no. brać, możecie brać przykład, 1 kwietnia rano śniadanko, jakaś kawka, biała. Serniczek... Tak, to po meczu, biała, albo biała tak. Strzanem. No, o, dokładnie. Bigosik, jajeczko z majonezem, o, i potem deserek. 15:30 w CRS-ie, więc pewnie coś tam na pewno będziemy no masło maślane, ale będziemy coś robić, bo chcemy ten mecz nakręcić, żeby sporo osób przyszło. Okoliczności sprzyjają, więc mamy nadzieję, że nas nie tak, zawiedziecie. No, oby tak było, no masz rację. Trzeba jeszcze na pewno wspomnieć, że trener Sirwidis ma nowego asystenta. I właśnie jak tak się zastanawiałem, jak w meczu ze Śląskiem byliśmy bez asystenta, to zastanawiałem się, no, co to może przyjść za asystent. W takim znaczeniu, że nie wyobrażałem sobie, że przyjdzie asystent kompletnie, który nie zna polskiej ligi, który tutaj nie był, więc bardziej tak myślałem, że może nawet kogoś z... No, może kogoś z SKM-u, coś w tym stylu, ale który zna polską ligę. Może ten SKM to jest tam nie jest najlepszy przykład, ale po prostu ktoś, kto zna tą ligę, nie? Kto, kogo nie będzie trzeba aż tyle wprowadzać. No i patrzę, że przychodzi, uwaga, Renatas Kurlionokas. No i mówię, że jakiś świeżak, ale tu się okazało, że parę lat temu był asystentem w Legii Warszawa. No widzisz, nie wiedziałem. Ale to co... się bardzo zdziwiłem. Tak. Z drugiej strony, Miłosz, to Polska Liga to też, wiesz, sam dobrze o tym, że po co ci znajomość Polskiej Ligi? Tak naprawdę. No potrzeba, no w sensie, wiesz, zwłaszcza asystent w naszej to... sytuacji. No, słuchaj, no scouting mi się zdaje, że jest bardzo ważny. No tak to, ale no to... No dobra, no ale to i tak oglądasz te mecze, ale... Jak znasz chociaż trochę tych zawodników, specyfikę ligi i tak dalej, to wiesz, na co bardziej zwrócić uwagę, nie? No nie, no mi się wydaje, że jak trener, powiedzmy, jest taki jakiś asystent, który zajmuje się scoutingiem, no to do niego się liczy tylko następny mecz. Ja myślę, że on tam przyszłych drużyn z wyprzedzeniem nie ogląda. Może. Nie, no tak, ale mi nie chodzi o to, że wiesz, on kupił emocje i teraz siedzi na kanapie cały dzień i ogląda, nie? Tylko chodzi mi o coś takiego, że już tam coś liznął z tej ligi, to wie plus minus, zna tam niektórych zawodników, może Polaków, albo jakichś tam pojedynczych obcokrajowców, albo sędziów, to też jest bardzo ważne. Zna też tą jakby taką cechę ligi, a my jesteśmy bardzo fizyczną ligą, więc moim zdaniem będzie to tam miało jakieś znaczenie. Mam nadzieję przynajmniej. Ale to mam nadzieję, a teraz już wiem, że tak jak wspomnieliśmy, lepiej gramy w obronie. To mi się bardzo podoba, że jest ta rotacja lepsza. Widać, czasami było kilka akcji w meczu z Kingiem Szczecin. Miłosz, przepraszam, gdzie... mogę ci coś powiedzieć? Przepraszam, że ci przerwę. Jasne, że lepiej jeździć maluchem niż iść na piechotę, nie? Więc... Rozumiesz, o co mi chodzi? No rozumiem, Jezus. W porównaniu z tym, nadzieję wpajam. Co mieliśmy z Widinem, to nie Detkiem. Przepraszam, z Detkiem, to nie trudniej lepiej grać w obronie po prostu, tak? No tak, no ale wiesz, to też. To, też trzeba to zrobić. Też... Są kiełki obrony. Jest, ja tutaj mówię o tej arce, wlewam tą nadzieję i przyszedł. Nie, ale rację. No, wygląda to lepiej, z tym trzeba się cieszyć. Zobacz, ile meczów mieliśmy na styku z taką obroną. No tak. A jak no pójdzie tak. to trochę lepiej, to kto wie, może jeszcze niespodziankę sprawimy. No, ale widzisz, było kilka akcji, gdzie... Jasne, mów. No, bo co do obrony, bo widzisz, sam powiedziałeś wcześniej, że Kikowski w jednym meczu nie grał, bo trener chciał mieć agresywną obronę, tak? Rozumiesz? No to, to poświęcił jednego z lepszych shooterów po to, żeby więcej bronili, tak? To też no u nas jest taka drużyna, że coś za coś. Jedni rzucają, ale nie bronią, a inni bronią, ale nie rzucają, więc no tak tylko chciałem zwrócić na to uwagę, nie? I kontynuuj swoją myśl, przepraszam, bo ci przerwałem. Nie, w sumie już powiedziałem, że lepiej gram w tej obronie. Też co mi się podoba, lepiej dzielimy się piłką.
było sporo takich fajnych, znaczy, bo jak graliśmy za trenera Detka, to miałem wrażenie, że jak był postój, że na przykład dwie akcje z rzędu nam nie wyszły, to potem było na łeb, na szyję, czapka na głowę i heja pod kosz, nie? Czy zrobisz tam kroki, czy się wpierdzielisz w No, no 10, to tak, było to bez prawda. różnicy. A teraz mi się zdaje, że jest jakieś takie lepsze zarządzanie tą grą. Też, co mi się bardzo spodobało, co byłem bardzo mile zaskoczony, że zatrzymaliśmy, jakby lepiej kontrolowaliśmy tempo tego meczu z Kingiem, przez co nie pozwoliliśmy się aż tak rozhulać z kontry. To mi się bardzo podobało. Tego się w sumie trochę nie spodziewałem, ale to też wynika z powrotu do obrony, z założeń obronnych, więc to mi się bardzo podobało, na co zwróciłem uwagę. No, i zgubiłem myśl. Dzisiaj na profesjonalnie. Kontrola tempa gry. Tak, więc to mi się... Że nie pozwoliliśmy się Kingowi rozbujać, bo była kontrola tempa. Tak, to mi się bardzo podobało. I też mi się bardzo podobało to, na co my narzekaliśmy już jeszcze pod koniec tamtego roku, że nie było aż tak dużo akcji na strzelców, a ostatnio było bardzo dużo. Bardzo mi się to podobało w meczu ze Śląskiem Wrocław, jak Marcin Woroniecki wyszedł po takim podwójnym stagerze, po takiej bramie, gdzie tylko dwóch naszych centrów podkoszowych, może nie centrów, tak stało obok siebie, Marcin przebiegał, to na chwilę zrobili krok w bok, przebiegł jego obrońca, stanęli, Marcin miał nieczystą, ciężką pozycję, ale trafił rzut za trzy. Była to bardzo ładna akcja, ustawiona pod Marcina. Tam jeszcze wlało to trochę nadziei w nasze serca. Potem tam ta strata, czy Englisz dał ciała, czy Lewandowski, to już tam sobie oszczędźmy, bo już, że tak powiem, kurz opadł po tym wszystkim. Ale widać te akcje na strzelców i to mi się bardzo podoba, bo mamy świetnych strzelców, i Marcina, i Kiko, więc bardzo mi się to podoba. No to fajnie, no to dobrze widać. No to, czyli można było coś z tych chłopaków wyciągnąć wcześniej. Oczywiście. I tutaj widać jak na dłoni, że rezygnacja z Detka to był jednak dobry pomysł, nie? Znaczy wiesz, teraz po prostu no gramy lepiej, no to okej, dobra, też to się potwierdziło, ale wszyscy mówili, zresztą my też mówiliśmy, że taki prawdziwy werdykt damy po sezonie, nie? Więc... No, wiesz co? Werdykt po sezonie to można dać, jak widzisz, że coś, że jest po prostu jakaś myśl taktyczna, ale inni mają po prostu lepszych zawodników, no i nie zawsze można... no jak ktoś jest lepiej utalentowany, no to nie wygrasz, tak? Ale my to byliśmy kompletną jakąś, nie wiem, parakoszykówką. Graliśmy parakoszykówkę normalnie, więc no tu nie ma... co czekać na koniec sezonu, tak? Oceniasz, mówisz, że oceniasz po sezonie, ale zakładasz, że trener i zrobi wszystko, żeby, dobra, no. Wiesz o co chodzi, żeby tak no, wyglądało. To się zgodzę, racja, racja, no to tutaj się zgodzę, masz rację, więc tak, no wygląda to lepiej, to fakt. Martwi mnie Rakocewicz, bo wszedł fajnie w tą drużynę, dobrze się prezentował w pierwszych meczach. Potem miał, tam była jakaś choroba, przez, nie wiem czy przez moment, albo nie grał chyba w jakimś meczu, nie zagrał. I też, czy on siedział? Nie, nie siedział, ale miał słabszy moment i teraz gra, no po prostu słabo, nie trafia. Była taka akcja, gdzie bodajże Novak Musić w meczu z Kingiem podał mu takie ciasteczko pod kosz, piękne podanie, że dzisiaj oglądałem ten mecz z odtworzenia, bo niestety nie mogłem oglądać na weekend, no ale jak zobaczyłem to podanie, no to aż uśmiech na twarzy, nie, no piękne. I sam na sam z koszem przestrzelił w sad, nie, no, no gościu wiesz. Dwa paręnaście... Ja wiem, każdemu się zdarza, ale to już nie pierwszy raz. W meczu ze Śląskiem też się porwał z motyką na słońce, bo w ostatnich minutach zagrał pick and rolla bodajże z Nowakiem Musiczem i to był taki dosyć wysoki pick and roll i on dostał piłkę tak na piątym metrze pod kątem 45 stopni, no i po prostu wszedł pod ten kosz tak jak zawodnik obwodowy, coś co kompletnie on nie robi, kompletnie nie jego akcja i też tam poszła wtedy strata, jakiś tam bardzo niecelny rzut. No
Potrzebujemy go, kurczę. Na plus się pokazuje Janek Wójcik na pewno. Ostatnie dwa mecze zagrał super pod trenerem Sirvidisem. Może jakiś tam lepszy pomysł na niego zastosował, bo czasami miałem wrażenie, że Dawid Dedek na niego nie ma pomysłu. No ale z Rakoczewiczem, że tak powiem, nie jest źle. Mam nadzieję, że to jeszcze jest taki kac po tej chorobie, po tej przerwie, ale teraz już wypije dużo elektrolitów i na weekend będzie dobrze. Rako to jest taki zawodnik, że on pokazuje swoją pełen talent w playoffach. Tylko chyba nikt mu nie powiedział, że w tym roku do playoffów nie będziemy. To jest ta słynna legenda o zawodnikach ze Stanach. Jak przychodzą playoffy, zaczynają grać. Też sporo miał takich głupich błędów, głupich fauli, można powiedzieć, wynikających ze złego ustawienia się po prostu. Że gdzieś tam wziął. Jakaś frustracja z niego wyszła, nie wiem, może sam zauważył. Ale względem czego? Nie wiem, może sam zauważył, że gorzej mu idzie. I wiesz, jak to jest z zawodnikami. Myślą o tym, gdzie się na tym fiksują. No i może psychicznie gdzieś tam się zablokował. Pamiętasz za moja, jak miał taki problem z tymi trójkami? Tak. Przez półtora sezonu. Niestety pamiętam. No to widzisz, no też miał wszystko. Żeby trafiać, no ale gdzieś się zablokował i gdzieś tam chyba nawet z jakimś psychologiem pracował. No i w końcu się to poprawiło. No może tutaj jest podobny problem, że troszeczkę może zwątpił w swoje umiejętności, tak jak mówisz o tej akcji sam na sam z koszem nietrafionej. No to czasami się tak wydaje, że już jesteś pewny swego, myślisz sobie, a tylko wypuszczę piłkę z rąk, już będzie w koszu. No i czasami tak jest, no. No miejmy nadzieję, że jeszcze te kilka ostatnich meczów sezonu wróci do takiej formy z początków jego pobytu w naszej drużynie. No nie pozostało nic innego, tylko trzymać kciuki. A co do Janka Wójcika, to powiem ci, że spodziewałem się, może nie spodziewałem to za duże, spodziewałem to za duże słowo, ale no tak myślałem, że to może się ta zmiana trenera może mu wyjść na dobre, bo on mi wyglądał na strasznie sfrustrowanego współpracą z Detkiem. Zresztą takie głosy też dochodziły, że już nawet chyba jakieś ultimatum było, że jak Dedek zostanie, to Wójcik odchodzi. No i chyba po tym, jak on teraz gra, widać, że jakieś podstawy ku temu były, więc tylko się cieszyć. Gra fajnie, jest to się bardzo, no w 100% się zgadzam, bardzo się cieszę, bo gra w końcu taki swój basket, mi się zdaje, że taki bardziej na dobiegu, jakieś akcje właśnie bardziej dwójkowe, jakieś wrzutki nad kosz niż takie jakieś tam granie tyłem do kosza lub coś z tych rzeczy. To mi się podoba i fajnie, że Janek gra lepiej. Martwi mnie postawa naszych Amerykanów. Pierwszy tutaj mam na myśli Jerry Horna, który no na razie wygląda bardzo słabiutko, kompletnie. Tutaj akurat nie wiem, jaki jest pomysł za bardzo na niego, bo w meczu z Kingiem, bo w meczu ze Śląskiem siedział, no nie wyglądał. No tak jakby to dawał tam jakieś rzuty, ale to takie narympał. No, mam nadzieję, że też się odblokuje, a też miał w miarę obiecujący początek. Już nie mówiąc o grze w Dąbrowie, gdzie grał bardzo dobrze. No mi się wydaje, nie? Że tam już dochodziły głosy w ogóle z Dąbrowy Górniczej, że jeśli chodzi o Horna, to czy daliśmy nabrać. Że to taki typowy amerykański negus. Negus, nie negas, proszę, tutaj nie jestem rasistą, tylko negus w tym kontekście jak niegrzeczne dziecko, że no, a se zagram, co mi tam dają pieniądze, to se trochę zagram, nie będę się za bardzo tam spuszczał na tym, ale se pobiegam, tu se rzucę, a co mi zrobią, przecież mnie nie wyrzucą, tak? Mi się zdaje, że jeszcze musi się, przynajmniej mam taką nadzieję, że zawsze się mógł na tych zawodnikach zastanowić. Ale mi nie chodzi o odblokowanie, Nie, 2 miesiące jakoś. Na początku stycznia chyba przychodził. Ale nie, mi chodzi o to, że wiesz, krążą te plotki o tych zawodnikach ze Stanów, że oni potrafią się jednej zagrywki miesiąc uczyć, nie? I nie wiem, kurczę, czy na przykład, bo mam taką nadzieję, że to jest kwestia jakoś bardziej wdrożenia się w ten nowy system trenera i wierzę, że będzie lepiej. No, a ja co do wierzę, drugiego... On jest taki
Ma potencjał na bycie niezłym zawodnikiem, no ale no coś mu taka przeszkadza. stretch czwórka, ja takich zawodników uwielbiam. Zobaczymy. A odnośnie drugiego amerykańskiego zawodnika, to może się zdziwicie, że mówię o Dariusie, bo ze Śląskiem zagrał świetnie. Był naszym liderem punktowym, można powiedzieć, że trzymał nas czasami w meczu. No, ale z Kingiem słabiutko zagrał, bardzo słabiutko już. Nawet tam nie chodzi o punkty, bo to tam pal licho. Ale bardziej mi chodzi o to, że jakie on robi głupie błędy. Ja nie wiem, czy był jakiś mecz bez jego faulu w ataku takiego, gdzie po prostu się wpierdzielił na chama pod ten kosz. Robi jeszcze trochę kroków. On jest naprawdę super zawodnikiem, bo bardzo mi się podoba. Jest mega atletyczny, potrafi grać na pozycjach. Myślę, że jak koszykówka dalej będzie szła tak smallballowo, to za jakieś 2-3 lata będzie mógł grać od 1 do 5. Więc bardzo fajny zawodnik, atleta, tak jak już mówiłem, jeszcze potrafi czasami zaskoczyć rzutem za 3, nie jest jeszcze taki regularny, dobrze walczy na zbiórkach, ale takie podstawowe rzeczy myślę, że są tam jeszcze do poprawy. Mam nadzieję, że tam trener Sirvidis go weźmie na boczek. Może na przykład zadzwonią sobie na FaceTime'ie czy tam na Skype'iku do syna trenera Sirvidisa i on mu tam powie Dariusowi, jak nie robić kroków, faulów, ataku. Wiesz co? Co ty na to? No, ja na to tak. Jakbyśmy mieli, powiedzmy, wszystkie jego dobre strony, nie? Zostawić, a nie miałby złych stron, no to... No to gra w Eurolidze. No to on jest fajnym zawodnikiem, super zawodnikiem, w takim atletyczny, skuteczny, wejścia pod kosz, czasami odpali trójeczkę, całkiem fajnie broni. No ale no, no i robi też głupie rzeczy. No, to jest taka charakterystyka, może kiedyś trafi trenera, który go nauczy i oduczy robienia głupot. No ale no, on jest jeszcze młody, nie? On jest młodzianem, więc on jeszcze wszystko przed nim. Pójść jeszcze trochę na tą tej europejskiej koszykówki się nauczyć, więc no, wszystko przed nim, no. Oby się troszeczkę Dobrze. Ogarnął w tym sezonie. Jakbyśmy zostali w lidze, to ja bym go chętnie w następnym sezonie zobaczył. Ja też, jak najbardziej. No. Bo jest, no może teraz też powie, że jestem hipokrytą, że tam po nim mówię, a teraz bym go z chęcią przyjął. To jest bardzo dobry zawodnik i jeżeli ograniczy te takie błędy, które naprawdę są do wyłączenia, to błędy jak... Błędy z głupoty takie. No, z takiego może... On jest takim luzaczkiem, nie? Tam nieraz gdzieś tam z miasta sobie wrzucał jakieś filmiki i tak dalej, więc... Jak to ograniczy, to naprawdę może być znakomitym liderem, na którego będzie można liczyć w każdym meczu. No a do tego, co pakę tam da raz na jakiś czas, to czapki no z głów. Tak, no to jest skoczny jest bardzo. I jeszcze o meczu z Kingiem, tak w sumie można powiedzieć, powiedziałem tylko o meczu ze Śląskiem, ale też mecz z Kingiem zahaczaliśmy, przegraliśmy go 95-84. Nie był to słaby mecz w naszym wykonaniu, a jeszcze tak chciałbym powiedzieć, że można powiedzieć... masło myślane, że to mecz przyjaźni, bo pierw ogromne brawa dla naszych kibiców, którzy pojechali liczną grupą, ponad 100 osób było, cały czas było ich słychać, ale dzisiaj jak oglądałem mecz z otworzenia i tak jak też Kacper mi pisał, jak pisał na Twitterze, nagle w pewnym momencie z młyna Kinga usłyszałem głośne Zielona Góra. Więc to miał z ich strony. Bardzo miłe obrazki. Potem nasi kibice też tam krzyknęli bodajże Szczecińska Wataha. Więc fajnie. Ludzie ze Szczecina, kibice Kinga to super ludzie. Też ich poznałem będąc tutaj wspierając ich na meczu finałowym, na dwóch meczach finałowych ze Śląskiem Wrocław i bardzo, bardzo, bardzo fajni ludzie. Pewnie nie słuchają, ale są super i bardzo serdecznie ich pozdrawiam. Mają naszego byłego asystenta jako trenera, połowę naszej drużyny. Kurde. No to miło, że nam kibicują, nic dziwnego. Jeszcze jest tam Kuba Lewandowski, nie wiem, czy pamiętasz, jako pamiętam, asystent. Pamiętam, no. Jeszcze rok temu był Hubert tam kierownikiem, czy tam jakimś pomagierem fizjoterapeuty. Był jeszcze Piotr Pigla, czyli też znakomity fizjoterapeuta, który teraz tam bodajże we Włoszech, ale w bardzo dobrej europejskiej lidze siedzi, więc
No tak, tak jak mówiliśmy, Zastal oddział Szczecin, to dalej jest, można powiedzieć, teraz czy Przemka Żołnierewicza mają. Nie? No, poza nim. No fajnie, fajnie, ale tu mi się wydaje, że zauważyłem, że ta przyjaźń, że, albo inaczej, stosunki zielonogórsko-szczecińskie już tam od jakiegoś czasu bardzo pozytywnie wyglądają. Moim zdaniem super sprawa. Ja jestem za czymś takim, więc nie widzę żadnego pewnie problemu. Jakieś tam formalnych zgód nie ma, ale przyjaźń jest i to jest najważniejsze. No, najważniejsze. Jeszcze nic więcej nie trzeba tutaj chyba dodawać. Jeszcze trzeba wspomnieć o scenie politycznej, co się dzieje w polskiej koszykówce. Ostatnio jakaś moda jest, bo świat obiegła informacja parę dni po tym, jak Jan Szczeciński zrezygnował, oddał swoje udziały, powiedział, że już nie będzie w klubie, że startuje z ramienia lewicy na prezydenta Zielonej Góry. I będzie się... Będzie się bratał z Szymonem Szewczykiem, który startuje z ramienia lewicy tylko we Wrocławku. Będą razem na sympozja jeździć. Ale co ci powiem, że jak ja posłuchałem, co tam Janusz mówi w tym radiu, nie? Te swoje wyborcze rzeczy, kurde, no to... No nie wiem, ja mam chyba do niego jakąś słabość, ale ciężko się nie zgodzić z tym, co mówi, wiesz, o co chodzi. Tu się chyba sprawdza to, że zawsze najmądrzejsza w polityce jest opozycja, co? Oj. No jak opozycja? Lewica to jest teraz koalicja rządząca. A, no dobra, ale jakby nawet nie mówię tam o scenie polskiej, tylko mówię bardziej o tutaj naszej zielonogórskiej, że wszyscy przeciwnicy prezydenta są najmądrzejsi, jeżeli przychodzi co do wyborów. Ale dobra, tam temat polityki, nie ma co się rozwijać. Jeszcze trzeba wspomnieć jako ciekawostkę, że Bartosz Wołoszyn też startuje do Urzędu Miasta w Gdyni, więc no, istna moda na politykę pod koniec karier, można powiedzieć, no to, sportowych. Co ma robić były sportowiec, tak? Tylko w politykę. No, a mi się zdaje, że są ciekawsze rzeczy na pewno niż polityka. Dobra. No tak, jasne, że są, no ale polityka to jest tak, wiesz, to jest zasady mniej więcej te same, co w sporcie, tak? Musisz, jak grasz w jakiejś drużynie, to udajesz, że kochasz fanów i tak to wygląda, tak? Polityk też mówi do wyborców to, o to, żeby go kochali. Niekoniecznie to się później spełni, ale no to jest wszystko po jednych pieniądzach. No ale dobra. Czekamy chyba na naszego gościa, co? Dobra.